siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Trzecia część 29 odcinka podcastu Szósty set. Trochę niezgodnie z naszymi pierwotnymi planami. No ale żeby was nie zanudzać za długo jedną częścią i żeby nie trwało to jakieś półtorej godziny albo i dłużej, to postanowiliśmy jednak, że wydzielimy osobno do tej trzeciej części właśnie to nasze podsumowanie takie personalne, indywidualne pod kątem nazwisk, jeżeli chodzi o fazę zasadniczą plus ligi. I w tej trzeciej części oczywiście, tak jak i w dwóch poprzednich, niezmieniony skład, a więc w Warszawie Michał Kwiatko-Bębnowski. I w Rzeszowie Filip Korfanty. Także no, zapraszamy i zaczynamy, żeby nie przedłużać. No właśnie, część, która wzbudzi pewnie najwięcej kontrowersji, także sam jestem ciekaw, do jakich wniosków tutaj dojdziemy. Filipie, twoja pierwsza szóstka, albo może nie, może zaproponuję troszkę inaczej. Po pozycjach i przy okazji na pozycjach też oprócz naszych wyborów, powiedzmy do tej szóstki, siódemki i do czternastki, powiedz też, kto na danej pozycji cię pozytywnie zaskoczył, a kto rozczarował. Co ty na taki pomysł? Dobrze, możemy sobie tak porozmawiać w ten sposób. To lecimy. No właśnie, myślę, mówimy o odczuciach, nie posiłkujemy się w tym momencie jakimiś statystykami. Mogą to być odczucia trochę subiektywne, nie wszystkie zespoły były pokazywane tyle samo razy. Nie wszystkie transmisje też siłą rzeczy mogliśmy obejrzeć, także no, każdemu co innego mogło trochę zapaść w pamięć. Będziemy tutaj typowo nieobiektywni, będzie to bardzo subiektywne, ale może to i lepiej. No tak, no to nie ma co tracić czasu. Zacznijmy może od pozycji rozgrywającego, bo tu akurat chyba wydaje mi się sytuacja najklarowniejsza. Na rozegraniu myślę, że dla mnie bezkonkurencyjny numer jeden Bentoniutti, a gdybym miał wskazać rezerwowego, myślę, że Paweł Wojski, który ma dość trudną sytuację ze względu na to, że do gry w ataku nie powiedziałbym, że są stworzeni akurat Robert Andringa i Thomas Russo, także musiał mocno kombinować Paweł Wojski i akurat wydaje mi się, że z tych czołowych zespołów to właśnie on najbardziej sobie zasłużył na miano tak zwanego zmiennika Bentoniutiego. Chyba się zgodzi z tym, że pozycja Bentoniutiego jest niezachwiana, tak? No tak, absolutnie tutaj, no, nawet jeżeli może nie prezentował bardzo równej formy na przestrzeni całego tego sezonu, bo mam wrażenie, że jednak no, tak jak i całej Zaksie, tak i Toniutiemu przytrafił się troszkę dołek w ostatnim czasie, to, no, to mimo wszystko do konkurencji po prostu nie ma. To jest ze dwie półki, myślę, wyżej nad całą resztą. Natomiast ja wyżej od gry Pawła Wojckiego, który oczywiście jest rozgrywającym bardzo kreatywnym, jest rozgrywającym, który powiedziałbym tak, on ma zdecydowanie swój styl, jest na pewno rozgrywającym nieszablonowym, który rzuca się w oczy, który na pewno robi dla swojej drużyny wiele dobrego, ale mam też wrażenie, że często robi też wiele złego, zwłaszcza jeżeli przytrafia mu się gorszy dzień, ja już kiedyś o tym pisałem na Twitterze, że moim zdaniem jego największym mankamentem przez całą chyba karierę jest to, że on z tego nieco wariackiego rozegrania nie rezygnuje nigdy, a nawet wtedy, kiedy ma ten dzień gorszy, po prostu no, prawdopodobnie tego nie umie. Tak? No, ma swój styl i od niego nie odchodzi, choćby się waliło i paliło, a czasami mam wrażenie, że jednak by się to przydało, bo jak ma gorszy dzień, to po prostu bardzo mocno traci na dokładności i utrudnia mocno sprawę swoim zawodnikom. Dlatego, mimo że Wojcki uważam, że rozegrał faktycznie naprawdę dobry sezon, to wyżej stawiam Dejana Vincicia, który oczywiście, no, w sumie to było tylko pół sezonu ze względu na kontuzję, ale od kiedy pojawił się w zespole czarnych po tej kontuzji, to i wyniki poszły zdecydowanie w górę i też no, wizualnie naprawdę no, trochę tych meczów czarnych widzieliśmy i naprawdę ta gra czarnych moim zdaniem mogła się podobać. A do tego trzeba jeszcze nadmienić, że on dokładał też sporo i zagrywką, i blokiem, i potrafił kiwnąć również. Może nie aż na takim poziomie jak Antoine Brizard, ale z kolei moim zdaniem jednak dość wyraźnie lepiej od Francuza grał w elemencie samego rozegrania. I ja bym właśnie Vincicia dał do takiego składu rezerwowego, co jednak troszeczkę w pewnym stopniu moim zdaniem pokazuje, że faktycznie no, jakiegoś wielkiego wyboru nie mamy. A też Vincicia dałbym jako właśnie moim zdaniem największe pozytywne zaskoczenie na tej pozycji, jeśli chodzi o ten sezon, bo przyznam szczerze, że ja po jego epizodzie w Skrze Bełchatów i też po tym, co ogólnie pokazywał i w kadrze, i w różnych klubach, no to na pewno nie spodziewałem się, że w ogóle go gdzieś do takiej czternastki sezonu
nawet nie powiem, że wymienię, ale w ogóle, że będę go rozważał. A tu moim zdaniem na to jak najbardziej zasłużył i też to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i naprawdę dobra moim zdaniem wiadomość dla czarnych, jeżeli Słoweniec utrzyma ten poziom, że zostaje na przyszły sezon. Tak, ja się zgadzam. No, jeśli byśmy wybierali objawienie sezonu na pozycji rozgrywającego, no to znaczy może nie objawienia, ale największe zaskoczenie i plus, no to na pewno wskazałbym Micicia. Natomiast wybrałem przy tym Pawła Wojckiego do swojej, powiedzmy, drużyny sezonu na rezerwę. Przez to właśnie, że Vincic grał względnie niedużo wobec Wojckiego, także no to zadecydowało. Przechodząc do pozycji atakującego, tutaj mam... A to może jeszcze rozczarowanie, jeżeli chodzi o rozegranie. Aha, no właśnie, rzeczywiście mieliśmy też mówić o rozczarowaniach. Tutaj też powiem trochę nietypowo, bo będzie sporo. Mianowicie miałem tutaj przed tym sezonem nadzieję, że ten sezon być może wskaże nam drogę do tego, kto powinien zostać takim trochę następcą Pawła Zagumnego w reprezentacji. No i sporo tych młodych Polaków się na rozegraniu pojawiło i moim zdaniem wszyscy zawiedli. Ja nie mam przekonania, że któryś konkretny polski młody rozgrywający powinien po prostu jest warty, że tak powiem, zainwestowania, przynajmniej na ten moment. Czyli tu wskaże po prostu Marcina Komendę, wskaże Łukasza Kuzuba, wskaże Michała Kędzierskiego, wskaże Kamila Droszyńskiego. Po prostu liczyłem, że któryś z nich odpali i wyraźnie no, da sygnał, że warto na niego stawiać. Może takim mniejszym rozczarowaniem jest Marcin Janusz, ale on z kolei przez sporą część sezonu siedział na ławce rezerwowych. No właśnie, taki paradoks, że w sumie w ostatnim czasie najwięcej ciepłych słów się mówiło o Januszu, który w sumie z tych wszystkich grał najmniej. A mam wrażenie, że gdyby tak ich klasyfikować, to na drugim miejscu byłby Droszyński, który też grał w sumie tylko dlatego, że kontuzjowany był Vincic i od momentu powrotu Słoweńca już praktycznie parkietu nie powąchał. Także zgodzę się tu z tobą, a jednak bardziej rozczarowało mnie dwóch zawodników. Po pierwsze to Michał Masny. Spodziewałem się po nim po prostu zdecydowanie jakby ciekawszego rozkładu ataku. Do końca oczywiście nie wiemy na ile to była jakby jego kwestia, a na ile też gdzieś taktyka wyznaczona przez Patryka Vdiflo, szkoleniowca francuskiego, gdzie wiemy, że akurat w lidze francuskiej no to bardzo często się zdarza, że atakujący jest obciążony w podobny sposób, jakby Łukasz Kaczmarek, więc może to akurat Vdiflo ordynował taką grę. Ale jeśli tak nie było, no to naprawdę Masny mnie w tym sezonie zawiódł, bo i nie było ani tyle gry środkiem. No ogólnie no, wiemy, ile musiał razy atakować Łukasz Kaczmarek. Moim zdaniem no, nie świadczy to za dobrze o rozgrywającym, zwłaszcza, że były takie mecze, że Kaczmarek atakował bardzo dużo, a skuteczność miał mizerną. Bo jeszcze, no, o ile mu żarło, no to można to usprawiedliwiać, tak? A drugą postacią, paradoksalnie, tak jak mówiłem, akurat Gdańska tych meczów nie widziałem za dużo, ale w tych, które widziałem, no to naprawdę nie podobał mi się TJ Sanders. Wiem, że to może być troszkę paradoks, bo mówimy o rozgrywającym zespołu, który zajął w sumie bardzo wyraźnie trzecie miejsce i tak jak mówiłeś, nawet był gdzieś bliżej tych dwóch pierwszych niż tych za nim, ale no nie podobała mi się gra po prostu Sandersa. Może Anastazji jest z niego zadowolony. No ja pamiętam choćby mecz w Ergo Arenie z Olsztynem, gdzie ratował w zasadzie to spotkanie z ławki Michał Kozłowski. Nie przekonał mnie absolutnie do siebie Kanadyjczyk. Uważam, że był chyba najsłabszym w ogóle punktem Trefla Gdańskiej, jeżeli chodzi o szóstkowych zawodników. I to jest moja opinia. Ja liczyłem na to, że skoro takiego zawodnika Trefl do składu bierze i skoro na niego marnuje w cudzysłowie miejsce dla obcokrajowca, no to właśnie, że może go nie zmarnuje tego miejsca, tylko że faktycznie było to przemyślane i choć nie miałem o Sandersie może jakiegoś wyjątkowo dobrego zdania, no to tak samo nie miałem o Vinciciu, jestem w stanie Słoweńca docenić, natomiast no Sanders mi się nie podobał. No dobrze, no to w takim razie mamy już skompletowane rozegranie, przejdźmy może teraz do ataku. Tutaj miałem wątpliwości już pomiędzy obsadzeniem, powiedzmy, pierwszego i drugiego atakującego, bo na tytuł pierwszoszóstkowego dla mnie to służył i Jan Hadrawa, i Damian Schulz. No i tak po krótkim przemyśleniu myślę, że jednak wskazałbym Damiana Schulza jako tego pierwszego, jako właśnie najlepszego atakującego w ogóle z sezonu zasadniczego plus ligi. Po pierwsze przez to właśnie, że bywały takie spotkania, gdzie Damian Schulz dostawał mnóstwo piłek od TJ Sandersa. Były to piłki wymagające i na pewno nie było mu łatwo. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że grał na wysokim i po prostu równym poziomie. Raczej miał bardzo mało spotkań, w których po prostu grał słabo.
No a oprócz tego, że grał bardzo dobrze w ataku, no to też pokazywał się i w bloku, i w zagrywce. No i jak dla mnie to była jeden z takich filarów właśnie Gdańska do tego, że w tym, że oni tak dobrze po prostu grają. Natomiast Jan Hadrawa, bardzo ważny zawodnik Olsztyna na pewno, bo wiemy, że ci teoretycznie lewoskrzydłowi są troszkę słabsi w ofensywie niż na przykład Artur Szałtuk w Gdańsku. No natomiast myślę, że wybrałbym po prostu Damiana Schulza, już tak patrząc bardziej może wizualnie na ich grę. Już nie chodzi o statystyki, nie chodzi o to, jaką rolę pełnił w zespole, ale po prostu to, jak gra Damian Schulz, bardziej mi się podoba niż gra Jana Hadrawy, ale na pewno doceniam postawę Czecha. No to ja tu się z tobą zgodzę i też dla mnie to jest dosłownie taki, no, po tej breaku można by powiedzieć, że wygrałby to starcie Schulz. No tu można patrzeć na wiele rzeczy. No to Hadrawa był bardziej obciążony zdecydowanie, no jednak Schulz miał to wsparcie Artura Szalpuka, Mateusza Miki. Hadrawa przez większość sezonu takiego wsparcia nie miał, więc jeśli chodzi o te trudne piłki, no to był bardziej obciążony. Z drugiej strony, no tak jak mówiliśmy o rozgrywających, no to ja uważam, że Schulz, gdyby miał lepszego rozgrywającego, to jeszcze lepiej by grał po prostu, bo mam wrażenie, że to zresztą było dość dobrze widać na początku sezonu, gdzie Schulz zaczął świetnie sezon. Jeszcze pamiętajmy, chyba przez pierwsze dwie kolejki rozgrywał Michał Kozłowski i te pierwsze mecze były bardzo dobre, a gdy wszedł TJ Sanders, to kilka meczów bardzo słabych zagrał Schulz. W zasadzie to był jedyny taki okres jego gorszej gry. Później już się gdzieś lepiej z Kanadyjczykiem zgrał zapewne, ale mam wrażenie, że do końca jeszcze no, to nie była chyba taka do końca optymalna gra i miałem kilka razy widząc Gdańsk, właśnie odnosiłem takie wrażenie, że chyba no nie czuje się w pełni komfortowo przy tych wystawach Kanadyjczyka Schulz i nie może się jeszcze i tak w pełni rozwinąć. No ale od tego też jest atakujący, żeby kończyć te niekoniecznie bardzo wygodne piłki. No tak, ta dwójka moim zdaniem zdecydowanie. Torres chyba najlepiej wypada, jeśli chodzi o same statystyki, ale Torres to wiemy, że był... To nie był gość od czyszczenia tych trudnych piłek, od tego był głównie Sam Dero, on raczej dostawał te trochę wygodniejsze piłki. A ogólnie najlepsze swoje mecze, takie gdzie może faktycznie zostało liderem, to akurat rozgrywał w Lidze Mistrzów, a nie w Plus Lidze, a my dyskutujemy o Plus Lidze, więc no zdecydowanie jednak moim zdaniem ta dwójka jest przed Torresem. Kaczmarek, no tak jak mówiliśmy, no ogromna liczba piłek, pewnie to się mocno odbiło na nim, ale z drugiej strony Hadrawa w sumie też tych piłek dostał chyba niewiele mniej, a jednak no w zasadzie tylko ten mecz w Katowicach, gdzie też prawdopodobnie te plecy się odzywały takie naprawdę słabe w wykonaniu Hadrawy. Kaczmarek trochę więcej miał tych wahnięć, więc myślę, że ta dwójka, jeśli chodzi o takie zaskoczenie pozytywne, to przyznam szczerze, że troszkę trudno mi powiedzieć. No nie spodziewałem się, że Hadrawa zagra aż tak dobrze, ale no to też z drugiej strony no nie mogę powiedzieć, że spodziewałem się po nim jakiejś słabej gry, tak? Może Grzegorz Bociek w sumie po słabym początku się rozwinął i w tej drugiej części sezonu naprawdę no, wiele świetnych występów, a był też bardzo mocno obciążony w zawierciu. Czy się nie spodziewałem? Miałem obawy, że może nie być mu tak łatwo wskoczyć no, po tej straszliwej chorobie, którą przeszedł i po tym, że no, od tamtej pory nie miał okazji do regularnej gry aż do teraz. A jednak okazało się, że po tych kilku słabszych meczach na początku faktycznie bardzo dobrze się spisywał i powiem szczerze, trudno. No, Wojtek Żeliński na ataku też w jakiś sposób myślę, że był pozytywnym zaskoczeniem, kiedy przeszedł z konieczności na tę pozycję i naprawdę te pierwsze kilka meczów miał bardzo dobrych, dopiero pod koniec sezonu gdzieś spuścił z tonu. Nie wiem, no nie mam jakiegoś takiego jasnego, klarownego bardzo kandydata, więc może ty, Filipie, tutaj na coś wpadniesz. Znaczy, jeśli bym miał typować, to rzeczywiście Grzegorza Boćka, natomiast myślę, że też czasami po prostu jest tak, że pozytywnych zaskoczeń nie ma i nie ma co na siłę szukać. Może po prostu na tym skończmy, ale gdybym ktoś mi przystawił pistolet do głowy i kazał kogoś wytypować, no to rzeczywiście Grzegorza Boćka. Jeszcze rozczarowanie. A, no to tu akurat nie będzie trudno, bo dla mnie zdecydowanym rozczarowaniem jest Nikola Giorgijew i ja w pierwszym odcinku pamiętam, że powiedziałem, że to jest dla mnie zawodnik. Mówiłem to na podstawie tego, co widziałem w innych ligach w wykonaniu Macedończyka, że to dla mnie zawodnik z potencjałem na MVP ligi. Okazało się, że zupełnie inaczej. Bundesliga go zweryfikowała i był, no, można powiedzieć, taką trochę kulą u nogi Uniko Warszawa. No ja przed sezonem z kolei właśnie spodziewałem się, że
że przesadzone są oczekiwania co niektórych, jeśli chodzi o jego osobę, na podstawie przede wszystkim tego, co on pokazywał w Lidze Mistrzów w barwach i ogólnie w pucharach, w barwach Paris Volley, w barwach Mali-Émile Piango. Spodziewałem się tego, że... Znaczy powiem tak, nie spodziewałem się, że będzie aż tak słabo. Spodziewałem się raczej, że nie spełni pokładanych w nim oczekiwań, które po prostu były bardzo wysokie, natomiast myślałem, że będzie takim typowym średniakiem, a on moim zdaniem to jest gorzej niż średniak i to było bardzo widoczne, zwłaszcza w końcówce sezonu. Więc tu nie ma co się długo rozwlekać. No moim zdaniem Nikola Georgiev, największe rozczarowanie nie tylko na pozycji atakującego, ale chyba w ogóle w całej lidze, jeśli chodzi o takie personalia. Tak, myślę, że tak. Największe rozczarowanie właśnie po prostu ligi. Pozycja libero, dwóch kandydatów. Moim zdaniem trochę może niesprawiedliwie to powiem, ale dla mnie do pierwszej szóstki Taichi Rokoga, a drugi to Paweł Zatorski. A Paweł Zatorski jako drugi z tego powodu właśnie mówiłem, że może trochę niesprawiedliwie przez to, że moim zdaniem Paweł nie gra źle, ale nie gra nic ponad to, co do tej pory nas przyzwyczaił w poprzednich sezonach. Czyli on po prostu gra dobrze, ale nie na tyle lepiej niż w poprzednich sezonach, żeby go jakoś wyróżnić. Także po prostu utrzymał swój poziom i dlatego jednak wyżej wskazałbym Taichi Rokogę, który po prostu mnie kupił swoją osobowością, swoją pozytywną aurą, jaką potrafi wokół siebie rozsiewać, tą taką pozytywną energią. No i oprócz tego po prostu dobrze gra i w przyjęciu, i w obronie, wszędzie go pełno, bardzo fajnie moim zdaniem dogrywa drugie piłki, także jak na mnie do pierwszej szóstki Taichi Rokoga, a jego zmiennik Paweł Zatorski. No to ja z kolei jednak na odwrót, no myślę, że tak jak Koga zdobywa właśnie serca też tą swoją żywiołowością, tymi swoimi efektownymi padami, Paweł Zatorski jest typem libero, który nie jest do końca efektowny, ale jest bardzo efektywny i myślę, że tak samo było w tym sezonie, więc jednak ja bym go postawił wyżej, natomiast tak, na drugiego libero wybieram Taichi Rokogę i tak samo myślę, że to jest największe pozytywne zaskoczenie, aczkolwiek myślę, że ani dla ciebie, ani dla mnie nie jest to aż takie zaskoczenie jak dla większości, no bo obaj myślę kojarzyliśmy go już z gry w Paris Volley, wiedzieliśmy też, że przecież był MVP Ligi Fińskiej, co jak na libero to jest w ogóle jakieś kosmiczne osiągnięcie, dostanie nagrodę MVP całej ligi, więc ja powiem szczerze, spodziewałem się, że to będzie pozytywny transfer, ale mimo wszystko jego gra przerosła moje i tak dość wysokie oczekiwania, zwłaszcza, że chyba nie ma specjalnego kandydata do końca, jeśli chodzi o te pozycje, bo w sumie no nie wydaje mi się, że był ktoś, kto nagle wyskoczył znikąd i się pokazał ze świetnej strony. No, gdzieś tam możemy oczywiście pochwalić dwóch młodych libero, Kajetana Marka, Dominika Jeglarskiego w BBTS-ie, no ale gdzie Rzym, a gdzie Krym, że to tak powiem. Więc tutaj Koga, jeśli chodzi z kolei o rozczarowanie. Myślę, że tutaj można było trochę nazwisk wymienić i trudno mi powiedzieć, które na pierwszym miejscu. Kacper Piechocki... Po naprawdę udanym poprzednim sezonie uważam, że teraz spuścił z tonu, jakby cofnął się do poziomu sprzed 2 lat. Nie wiem, czy to kwestia tego, że tak dobrą pracę wykonywał z nim Filip Blem, czy z czego to wynika. Zresztą podobnie jak on Robert Milczarek, bo długo się mówiło, że Piechocki jest nietykalny, że Milczarek nie gra, no bo nie jest synem prezesa i tak dalej. Natomiast gdy już Milczarek grał, no to było widać, że on też nie jest wcale w wysokiej formie i wcale nie wnosił do drużyny więcej. I tak samo myślę, że i w drużynie Resowi jednak obu libero mogę ocenić jako rozczarowanie, bo myślałem, że Paweł Rusek będzie wnosił sporo spokoju, gdzieś tam doświadczenia w tych momentach, gdzie Masłowski będzie się gotował, bo no, prawo młodości, ale i po Masłowskim spodziewałem się jednak znacznie więcej, bo też mam wrażenie, że podobnie jak w przypadku Piechockiego, on też po prostu gdzieś opuścił loty i no, gra słabiej niż grał przed sezonem, no, a dla mnie to zawsze, zwłaszcza w przypadku takiego młodego zawodnika, który powinien się rozwijać, to taki krok w tył no, jest jednak sporym rozczarowaniem. Można by dalej szukać, ogólnie uważam, że to nie był najlepszy sezon, jeżeli chodzi o libero, bo i Kuba Popiwczak nie grał tak dobrze jak przed sezonem, jak i zresztą cała drużyna Jastrzębskiego Węgla. Marcin Kryś często był dużym problemem po stronie Kuprum Lubin i mam wrażenie, że tam w tej drużynie to przyjęcie całościowo funkcjonowało znacznie gorzej niż wskazywałyby na to nazwiska, jakie tam akurat były, jeśli chodzi o formację przyjęcia.
No ale jeżeli muszę tak gdzieś wybrać, to właśnie myślę, że dwójka libero z Kreiresowi tutaj moim zdaniem gdzieś wybija się przed szereg. Acz tak jak mówię, to nie jest tak, że oni, że to oni i nic za nimi, tylko ogólnie mam wrażenie, że no, nie mieliśmy, jeśli chodzi o pozycję libero w tym sezonie, jakiegoś zbyt szerokiego wyboru, jeśli chodzi o dobre występy na przestrzeni całego sezonu. To ja tutaj też nic nie dodam, bo właściwie powiedziałeś praktycznie wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Chociaż z małym zastrzeżeniem, myślę, że jednak do Mateusza Masuskiego nie miałbym aż takich zastrzeżeń, żeby go typować do miana rozczarowania. Bardziej na pewno Paweł Rusek, po którym liczyłem, że jeśli Mateusz Masłowski w razie czego w jakimś spotkaniu by sobie średnio radził, to jednak liczyłem, że jako ten doświadczony zawodnik po prostu wejdzie i poziom gry utrzyma na pułapie chociażby dobrym, czy też przyzwoitym. Natomiast trudno doszukiwać takich występów, także jeśli ja miałbym typować, no to pewnie właśnie libero z Kry, Paweł Rusek, a jednak Mateusza Masłowskiego bym, mówiąc prosto, oszczędził. No dobrze. Jako kibic Resowi masz prawo, no też widziałeś więcej jego meczów niż ja, więc możliwe, że masz po prostu lepszy też trochę ogląd sytuacji i może akurat te mecze nietelewizyjne trafiały się Mateuszowi lepsze, a przed kamerami Polsatu akurat może trafiał gorsze dni. No dobrze, no to zostały nam dwie pozycje. Może zacznijmy od środkowych, a przyjęcie zostawmy sobie na koniec. Mam wrażenie, że na przyjęciu będzie najtrudniej. No to środek, moim zdaniem, jeśli chodzi o tę dwójkę, no to będzie to Kuba Kochanowski i jednak Piotrek Nowakowski. Tak bym to ocenił, a dopiero gdzieś na tej ławce zostawiłbym miejsce dla Sreczko Lisinaca, ze względu na to, że on jednak ma znacznie mniej bloków. Oczywiście też nie grał we wszystkich meczach, no ale to nie jest tak, że on ma trochę mniej bloków, tylko to jest naprawdę bardzo duża różnica na korzyść obu Polaków. No i to zawsze jest troszkę taki paradoks, że no jak ktoś powie, gdyby którykolwiek trener dostał do wyboru, czy chce mieć w składzie Lisinaca, Nowakowskiego czy Kochanowskiego, to pewnie no 99% wybrałoby w pierwszej kolejności Serba. Ale jeżeli oceniamy te występy indywidualne gdzieś troszkę w oderwaniu też od reszty zespołu, to moim zdaniem właśnie Kochanowski, Nowakowski, dalej Lisinac. I powiem szczerze, że jeśli chodzi o tą czwartą pozycję, to już jest mi troszkę trudniej. Na pewno dobry sezon zaliczył Andrzej Wrona, kolejny już zresztą, moim zdaniem akurat. I to był też zresztą jeden z tych siatkarzy, do których akurat nie można mieć pretensji w końcówce sezonu. Tak jak większość zespołu Onigo spuściła z tonu, tak on akurat nie bardzo. I to byłby mój taki pierwszy strzał, ale tak jak mówimy, tutaj akurat nie analizujemy jakoś specjalnie statystyk, bardziej opieramy się na tym, co gdzieś tam po prostu zapadło nam w pamięć. No i mi chyba właśnie no, albo Andrzej Wrona, albo powiedziałbym, że Karol Kłos. Bo moim zdaniem też bardzo dobry sezon Karol Kłos właśnie w Skrze rozegrał i w zasadzie, no gdyby nie to, że jego partnerem był Sreczko Lisinas, który po prostu no, gdzieś zostawiał go troszkę w cieniu, to pewnie bardziej by też ten sezon Karola Kłosa był doceniony, a naprawdę on również spisywał się bardzo dobrze i był bardzo efektywny. A jak ty to, Filip, widzisz? Znaczy, mam bardzo podobnie, jeśli chodzi o pierwszą trójkę. No właściwie to we wszystkich mam bardzo podobnie, bo i pierwsza trójka dla mnie jest taka sama, a i też mam problem z wyborem ewentualnego czwartego środkowego. No czyli do pierwszej szóstki Piotr Nowakowski, Jakub Kochanowski, ten trzeci z kolei Sreczko Lisinac, no a czwarty musiałbym się zastanowić właśnie. Ty mówiłeś, że Andrzej Wrona, Karol Kłos, a myślę, że dorzuciłbym do tego grona zainteresowanych jeszcze Dymitry Teriumienkę, który moim zdaniem bardzo pozytywnie się pokazywał właśnie w zespole Radomia. O tak, tutaj się zgodzę i tu od razu ci powiem, dlaczego mogłem o nim zapomnieć. Kamil Droszyński bardzo dużo grał środkiem, Dejan Windzic jednak znacznie mniej, mam wrażenie, i troszeczkę te po prostu dorobki punktowe Teriumienki od momentu wejścia Słowieńca do składu poszły w dół, ale fakt, to był taki środkowy z pełnym pakietem tak zwany. Dopóki grał Droszyński, bardzo dużo punktował w ataku, dokładał swoje w bloku, no i też bardzo dobra zagrywka, więc tutaj się jak najbardziej z tą zgodzę. Zagrywka z wyskoku to też nie jest takim częstym zjawiskiem w PlusLidze, bo jednak chyba większość tych środkowych PlusLigowych zagrywa flotem. No a Dmytro Teriumienko przyszedł do Białgorodu, tam raczej wymaga się zagrywki mocnej, siłowej, no i on to potrafił przełożyć na boiska PlusLigi. Mi się wydaje, że właśnie ta jego zagrywka no, sporo postrachu siała w liniach przyjęcia przeciwników. No oprócz tego, tak jak ty mówiłeś, no barwna
bardzo pozytywna postać w ataku, pokazywał się w bloku, dlatego no, na tą miano czwartego środkowego wytypowałbym trzech kandydatów właśnie. Wrona, Kłos i Teriumienko. No dobrze, a rozczarowanie, znowu zapomniałem. I pozytywne też gdzieś zaskoczenie. Pozytywne zaskoczenie? Trudno, nie? No, wiesz co, nie mam. Powiem szczerze, że takie nazwiska, które pierwsze mi właśnie przychodzą na myśl, to jest Cedzyński. To jest Morozał, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny sezon tego Białorusina w Kielcach. Totalnie zawodnik nieznany, a naprawdę no, tak jak mówiłeś, że na przykład Georgiewa Plusliga zweryfikowała negatywnie, tak myślę, że jego akurat Plusliga zweryfikowała pozytywnie. Nie wiem, czy się zatrzyma w Pluslidze, ale jeśli nie, to myślę, że może liczyć na angaż w jakimś ciekawym klubie gdzieś w Niemczech, we Francji, może tak jak to choćby było w przypadku Andreasa Takfama. I powiem szczerze, idąc dalej, trochę trudno. Jakoś nie było jakiegoś takiego super wystrzału, nie? Znaczy był w przypadku Kuby Kochanowskiego, ale pod tego się w sumie chyba już po lecie wszyscy spodziewali. Tak, a mam taką myśl, że być może trochę nam zabrakło dystansu, żeby się o tym w pełni przekonać, natomiast ostatnio bardzo ciekawe wejścia z ławki i też mecz w pierwszej szóstce ostatnio w Gdańsku Patryka Niemca, dlatego myślę, że jeśli dostałby do dyspozycji kilka spotkań na pokazanie swoich umiejętności, to kto wie, czy właśnie to młody polski środkowy nie wskoczyłby tutaj do tych naszych rozważań. Jeszcze jedno nazwisko, które teraz przyszło mi na myśl, Łukasz Swodczyk. To zawodnik wyciągnięty z pierwszej ligi, o którym w sumie niewiele było widać, a on naprawdę no, pokazywał się w barwach Zawiercia z bardzo dobrej strony. Przez większość sezonu miał pewne miejsce w składzie, a tam przecież no, w środkowi z większym od niego doświadczeniem, czy Maciej Zajder, czy nawet Mariusz Marcyniak, no tutaj jednak obronił się Łukasz Swodczyk i naprawdę prezentował się fajnie, pozytywnie, jak na gościa z pierwszej ligi, o którym mało który kibic nieśledzący zaplecza słyszał, no to moim zdaniem naprawdę pozytywnie i też można go w tym gronie wymienić. No dobrze, myślę, że to więcej już nie będziemy wymyślać. Rozczarowania? Wiesz co, też mam problem trochę. No ja ci powiem, że dla mnie Bartłomiej Lemański. Znaczy, to też ciężko cerać, bo zagrał względnie niedużo. Nie wiadomo, jak byłoby z końcówką sezonu, gdyby nie ta jego kontuzja. Tak, ale oceniamy to, co było, a moim zdaniem no, znowu po zawodniku, który przecież zdobył dodatkowo doświadczenie reprezentacyjne i zawodniku w tym wieku, no to ja się spodziewałem, że będzie to krok do przodu, a moim zdaniem znowu był to krok raczej, nie mówię, że duży, ale jednak w tył i po prostu to był gorszy sezon Lemańskiego niż ten poprzedni choćby. Znaczy to ja aż takiego przekonania nie mam, czy bym go wystawił do rozczarowania. No na pewno mógłby zagrać, można było spodziewać się po nim więcej. Natomiast czy grał aż tak źle, no to chyba bym nie powiedział. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że wszyscy środkowi mieli jakieś tam problemy z grą w ataku poprzez jakąś tam niezbyt korzystną dyspozycję rozgrywających. No wiesz, Filipie, ja też nie mówię, że on grał źle. Po prostu nie grał tak dobrze, jak się spodziewałem, więc mnie rozczarował. No. Okej. I tyle. Tak, myślałem, że po prostu, że będzie lepszy. Myślałem, że naprawdę będzie w czołówce ligowych środkowych. No a myślę, że jednak zdecydowanie w tym sezonie nie można go do takiej zaliczyć. Rozumiem. I tutaj może trochę komuś się narażę, ale myślę, że chociaż no wiadomo, z racji wieku to już może inne oczekiwania powinny być, ale wydaje mi się, że Daniel Pliński jednak nie zagrał sezonu, z którego byłby zadowolony. Tak no, mi się wydaje. Na pewno był to sporo gorszy jego sezon niż ten poprzedni. Pytanie, kto czego się spodziewał, no znowu, bo ja powiem szczerze, ja się spodziewałem, że może tak być, że no, w zasadzie no przy tym wieku każdy kolejny sezon już jest z tym ryzykiem, że może już być gorzej, że po prostu gdzieś i ta fizyka nie domaga. Daniel też chyba miał trochę problemów właśnie zdrowotnych przez ten sezon. Chyba właśnie po nim się aż tak dużo... Znaczy inaczej, zakładałem, że może to być właśnie po prostu gorszy sezon Daniela Plińskiego, dlatego aż tak mnie to nie rozczarowało, natomiast absolutnie rozumiem twój punkt widzenia. Jeszcze jedno nazwisko, Justin Duff. Moim zdaniem to było duże rozczarowanie, bo myślę, że spodziewano się po prostu w Szczecinie, że to będzie jeden z liderów tej drużyny. Po to też ściągano zagranicznego siatkarza na środek, żeby się tam pokazywał z naprawdę dobrej strony. I tak jak na przykład David Smith w Zawierciu, tak jak Emanuel Kochut w Katowicach, tak jak Dima Tirmienko w Czarnych, naprawdę no, myślę, że spełniali te pokładane w nich nadzieje. I faktycznie było warto wykorzystać to miejsce dla obcokrajowca właśnie środkowego w tamtych zespołach. Tak uważam, że w Szczecinie chyba się trochę przeliczyli
i DAF. Zresztą podobnie to było przed kilkoma sezonami w Bydgoszczy. No, po kimś z takim CV siatkarskim można było spodziewać się jednak czegoś więcej. No, myślę, że tak. Myślę, że tak oceniając ten sezon, to jednak włodarze klubu ze Szczecina inaczej zainwestują ewentualne pieniądze z kontraktu Justina DAFa. Po prostu po tym, co zaprezentował Kanadyjczyk, po prostu na dzień dzisiejszy po prostu Szczecinanie woleliby zapłacić te pieniądze komuś innemu. Tak mi się po prostu wydaje. No dobrze, to na koniec przyjęcie. Chciałem zostawić na koniec, bo myślę, że co do jednego nazwiska żadnych wątpliwości nie ma, natomiast dalej już może być trochę ciekawiej. No sam Dero, tutaj myślę, że możemy to zostawić w ogóle bez komentarza, bo nie jest to zupełnie potrzebne. A przejdźmy dalej. I u mnie no to jednak byłby na drugim miejscu Bartek Kwolek. Przede wszystkim ze względu na to, jaką rolę spełniał w drużynie. Na trzecim miejscu Artur Szalpuk. Uważam, że bardzo dobry sezon rozegrał i w dużej mierze też dzięki temu, że tak dobry rozegrał sezon, trochę przeszło niezauważone to, że jednak moim zdaniem z kolei naprawdę niespecjalnie dobry sezon rozegrał Mateusz Mika, który miał jedynie przebłyski takiej gry, na jaką go stać, a jednak tak patrząc całościowo, przekrojowo, to myślę, że no Mateusz nie może być zadowolony z tego, jak się prezentował w tej fazie zasadniczej. Właśnie przez to, że Szalpuk grał tak dobrze, trochę zostało to w jakiś sposób przykryte, tak uważam. A na czwartym miejscu ja bym postawił, i myślę, że to będzie niepopularna opinia, ale na Salvadora Hidalgo Oliwę. Za moment powiem dlaczego, ale najpierw chcę poznać twoje zdanie. To trochę nuda, bo mam takie same typy, ale trochę zamienię miejscami jednak, żeby było ciekawiej. Myślę, że w mojej pierwszej szóstce zagrałby Artur Szalpuk z Bartkiem Kwolkiem. Sam Andero zepnąłbym względem twoich typów na trzecią pozycję, a jako uzupełnienie to właśnie Salvador Hidalgo Oliwa. No to powiem, że mnie bardzo mocno zaskoczyłeś tym, że u ciebie sam Dero jednak by się nie znalazł w tej szóstce sezonu. Tłumacz się. Wiesz co, to no, wytłumaczę się w podobny sposób jak w przypadku Pawła Zatorskiego, to znaczy Berg nie zagrał fajerwerku względem poprzedniego sezonu, to znaczy on do pewnego poziomu nas przyzwyczaił. Znaczy to no ja się tutaj uważam, nie zgodzę z tobą, powiem szczerze, bo ja uważam, że przez pierwszą rundę to jednak no Berg grał jakoś niesamowicie i to też potwierdzały, pamiętam, statystyki. Później jak i cała Zaksa spuścił stonu, do tego doszła kontuzja i już nie było tak wesoło, ale przez te pierwsze kilkanaście kolejek, no to było w ogóle no, jakieś szokujące były te jego wyniki wręcz. Bo to było nawet jeszcze myślę, że gdzieś półka wyżej niż to, co pokazywał Oliwa przed sezonem. Znaczy w sensie w poprzednim sezonie oczywiście. No i też pamiętam statystyki, bo tam sporo sobie tego, że tak powiem, klikałem, tych liczb różnych. No to wyszło mi tyle, że Dero otrzymuje więcej piłek do ataku niż nominalny atakujący, czyli Morris Torres. Także to akurat na korzyść dla Belga. Natomiast tak jak mówię, ja spodziewałem się po nim takiej gry. Grał rzeczywiście no, bardzo dobrze i trudno się przyczepić. Nawet to, że przydarzyła mu się kontuzja, no to przecież nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, ile on w ostatnich latach gra. Natomiast myślę, że spory postęp poczynili i Bartosz Chwolek, i Artur Szalpuk. Bartosz Chwolek tutaj mam na myśli przyjęcie zagrywki. Wydaje mi się, że zrobił postęp chociażby przez to, że rzadko kiedy był zmieniany przez chociażby Samika, jak jeszcze był Włodarczyk do dyspozycji, w sensie, że grał Włodarczyk w szóstej i Samika był na ławce, to rzadko kiedy był zmieniany Bartosz Chwolek ze względu na swoje przyjęcie. Oprócz tego był po prostu z racji na swój wiek dość nienaturalnym chyba liderem warszawian, bo jednak myślę, że właśnie w osobie Bartosza Chwolka należałoby szukać zawodnika, którego można nazwać podporą drużyny ze stolicy. Także no, z tego względu typuję na Bartosza Chwolka. Szkoda trochę, że przydarzyła mu się ta kontuzja, czy też po prostu no, problem z wyrostkiem robaczkowym, bo byłoby tego materiału do oceny jeszcze więcej. Pewnie Warszawa walczyłaby o inne cele niż będzie walczyć. No i można by zobaczyć znów Bartosza Chwolka w starciu z tymi najmocniejszymi zespołami naszej ligi. Natomiast co do Artura Szalpuka, mówiłem, że Bartosz Chwolek zrobił postęp. Myślę, że Artur Szalpuk też zrobił postęp i w przyjęciu. I coś, co mnie najbardziej cieszy, to w zagrywce. Artur Szalpuk sporo zagrywa z wyskoku i sporo krzywdy rywalom tym elementem robi. A biorąc pod uwagę właśnie to, jak grał Mateusz Mika, czyli mówiąc krótko, nie najlepiej, jak na siebie, no to Artur Szalpuk właściwie grał równo, na wysokim poziomie, no i patrzył przez cały sezon, bo on bardzo mało odpoczynku dostawał. No i był taką drugą, najważniejszą postacią obok Damiana Schulza. Także no trochę te typy do pierwszej szóstki tak względem oczekiwań, czyli po prostu Dero zagrał tak, jak się spodziewałem, a Kwolek i Szalpuk trochę ponad to, czego oczekiwałem. Dlatego dla nich taki trochę handicap i pierwsza szóstka. Natomiast Salvador Hidalgo Oliwa, myślę, że no trochę się już znamy, więc myślę, że mamy podobne zdanie i podobne argumenty się pojawią w przypadku Kubańczyka. On jest po prostu trochę ofiarą poprzedniego sezonu.
zagrał rewelacyjnie, a teraz po prostu gra bardzo dobrze, ale względem poprzedniego sezonu gra gorzej, przez co mu się trochę obrywa. O to ci chodziło? Myślę, że podobnie coś powiesz. Dokładnie o to mi chodziło właśnie, po prostu no... Zawiesił sobie poprzeczkę tak wysoko, że w tym momencie do niej nie doskakuje, ale to dalej jest, dalej to są skoki wyższe, jeżeli już tam kontynuować tą metaforę, niż większość tej ligi. Nawet jak spojrzymy w statystyki, no to jest zawodnik, który gra w tym momencie na poziomie świetnego, ofensywnego, przyjmującego ze swoimi takimi mankamentami, jakich można się spodziewać po przyjmujących ofensywnych. Czyli no, może nie najlepsze przyjęcie, do tego no, jest trochę nierówny, tak? No, miewa bardzo słabe mecze. Co też mu się nie zdarzało w tamtym sezonie. On praktycznie, no właśnie to było najciekawsze, że każdy czekał, kiedy ten Oliwa w końcu zagra słabo. I on w sumie przez cały sezon to chyba tylko pierwszy mecz półfinałowy z Zaxą zagrał słaby, a poza tym no to praktycznie wszystko było naprawdę na niesamowicie wysokim poziomie. I dlatego podejrzewam, tak mu się obrywa. Oczywiście tam dochodzą te kwestie mentalne, na które wiele osób, zwłaszcza tych bliżej związanych z Jastrzębiem, zwraca uwagę. Natomiast no, to jest coś troszkę kuluarowego, zakulisowego, o czym nie mamy pełnej wiedzy, więc to wolałbym zostawić z boku przy takiej ocenie, a no jeśli chodzi o samą grę, to tak jak mówię, no to nie jest ten Oliwa, co w tamtym roku, co nie zmienia faktu, że to dalej jest bardzo dobry siatkarz i uważam, że no na tyle dobry, że po prostu na tym czwartym miejscu u mnie się on znajduje. A jeśli takie honorowo, jeszcze powiedzmy honorowe miejsce, to piąte bym jeszcze przyznał Bartoszowi Bednarzowi, który też naprawdę w tym sezonie pokazuje się z bardzo dobrej strony, aczkolwiek w troszkę jego ta rola jest nieco okrojona przez taktykę Roberto Piazzy, no bo on mało przyjmuje w tej skrze. Co nie zmienia faktu, że naprawdę, no zwłaszcza jeśli chodzi o ligę, spisuje się w ataku świetnie, spisuje się też świetnie na zagrywce, dokłada swoje w bloku. No i gdyby nie Oliwa, to znalazłby się tu Bednosz, ale mimo wszystko właśnie troszkę też ze względu na tę rolę w drużynie, to uważam, że mimo wszystko Kubańczyk zasługuje na to miejsce troszkę wyższe. Jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenia i rozczarowania. Pozytywnie zaskoczył mnie, no to na pewno wpływa na to dość mocno końcówka tej fazy, ale no uważam, że Robert Andringa to jest taki zawodnik ze wszystkich tych siedmiu, powiedzmy, zespołów, które gdzieś liczyły się do ostatniej kolejce w grze jeszcze o najwyższe laury, to jest chyba jedyny zawodnik, który aż tak pozytywnie zaskoczył, moim zdaniem. Po prostu, tak jak mówiłeś, oczywiście, Szalpuk i Kwolek grają chyba powyżej oczekiwań, ale no każdy pewnie też zakładał, że to są młodzi zawodnicy, którzy mogą wskoczyć na ten wyższy poziom. No, jeśli chodzi w ogóle o Zaxę i o Skreję, to tutaj nie ma co za bardzo wymieniać. W Jastrzębiu to raczej grają troszkę poniżej oczekiwań. No a w AZS-ie myślę, że no, nikt się nie spodziewał aż tak dobrej gry, jaką Andringa pokazuje w końcówce, pokazywał w końcówce fazy zasadniczej, ale też on przez cały sezon grał świetnie naprawdę w defensywie i świetnie grał też blokiem. To w ogóle już, ja uważam, że jeżeli defensywny przyjmujący gra na tyle dobrze w defensywie, jak gra Holender, a do tego dokłada właśnie chociaż jeden z tych dwóch takich elementów ponad to, a w tym przypadku uważam, że był to blok, bo ta zagrywka też przyszła tak samo jak i atak dopiero w końcówce, to już jest taki bonus, który naprawdę warto docenić i nie spodziewałem się tak dobrej gry po Holendrze i nie bardzo były podstawy, żeby się jej spodziewać, o tak bym powiedział, żeby bo to możemy i wymieniać tutaj i Kwolka, i Szalpuka, i Bednoża, i Śliwkę. Moim zdaniem oni wszyscy naprawdę są zawodnicy, którzy mogą, można powiedzieć, że zagrali udany sezon, bardziej udany niż poprzedni, ale no po prostu ze względu też na ich wiek można było się spodziewać takiego kroku do przodu. U Holendra nie było ku temu za bardzo jakby powodu. Do tamtego grona jeszcze Tomka Fornala oczywiście też bym dorzucił. Tutaj taka sama sytuacja. Lepszy sezon niż poprzedni. Natomiast no gdzieś nie oczekiwać, ale zakładać, spodziewać się tego można było. W sumie idę gdzieś dalej trochę do tyłu w tabeli i ciężko mi tak wymienić nazwisko kogoś, kto powiedzmy nie należy do grona tych młodych, a tak pozytywnie by zaskoczył. Nie wiem, może ty masz kogoś. No oczywiście Piotrek Łukasik. No właśnie o Piotrze Łukasiku miałem mówić, natomiast tak pełnoprawnym członkiem tej takiej ekipy pozytywnych zaskoczeń byłby dla mnie, jeśli by trochę lepiej zagrywał, a jednak Piotrek trochę w tym elemencie moim zdaniem ma do poprawy i to trochę taki, jakby taka trochę rysa na szkle
na jego wizerunku. Tak. Natomiast pamiętajmy, że to jest też Plażowicz, to jest zresztą zawodnik, który miał, z tego co wiem, propozycję zostania reprezentantem Polski właśnie w siatkówce plażowej i jeżdżenia na turnieje World Tour, natomiast on sam postawił na halę, więc ten jego flot to też nie jest na pewno łatwy flot, natomiast no fakt, jak się patrzy na takiego konia, kolokwialnie mówiąc oczywiście, no to się spodziewasz, że on zaraz zagra te 120, no a tutaj ten flocik troszkę nie przystaje po prostu czysto wizualnie, natomiast tak, no Piotrek Łukasik, wypadło mi to nazwisko, a tu zdecydowanie myślę, że w ogóle numer jeden, bo przyszedł chłopak z pierwszej ligi, to z tego co wiem, to w zasadzie bardzo długo nie mógł w Plus Lidze znaleźć tego klubu i dopiero ostatecznie Bielsko postanowiło na niego postawić, też w dużej mierze dlatego, że po prostu no było tym klubem walczącym o takie, a nie inne cele i budżet był ograniczony. No a koniec końców to właśnie Piotrek Łukasik w zasadzie no, ciągnął to Bielsko i do ostatniej kolejki, w dużej mierze dzięki niemu oni jeszcze byli w grze o to utrzymanie. Bardzo ważny punkt w ataku, no i kapitalna gra też na bloku. No i jestem bardzo ciekawy, jak on sobie poradzi w zespole grającym o wyższe cele. Natomiast tak, no to Piotrek Łukasik u mnie skakuje zdecydowanie na pierwsze miejsca, bo co prawda no, to zawodnik raptem o rok starszy od Szalpuka Śliwki czy Bednoża, nie, przepraszam, nawet w wieku Bednoża, bo Bednoż też rocznik 9-4, natomiast no, wiemy, jakie przeboje już za Piotrkiem Łukasikiem, bardzo ciężkie kontuzje w młodym wieku, później gdzieś tam trochę się zatrzymał na tej pierwszej lidze, nie bardzo potrafił się stamtąd wydostać, a w końcu mu się udało, no i naprawdę już chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest zawodnik jak najbardziej na poziom plus ligi i to do gry, nie tylko utrzymanie. No i właściwie zostało nam już tylko jedno miejsce do obsadzenia, czy też właściwie swoje typy, rozczarowanie na przyjęciu. Ja mam jedno duże i kilka pomniejszych, ale skupię się na tym jednym dużym. Wojciech Włodarczyk w Warszawie. Dużo więcej spodziewałem się właśnie po Wojtku Włodarczyku, biorąc pod uwagę jego poprzedni sezon w Olsztynie i biorąc pod uwagę to, że trafił do zespołu, no, gdzie jego kolega na przyjęciu brał dużo na siebie. No a mimo tego jednak Wojtek tej swojej mniejszej, powiedzmy, roli po prostu moim zdaniem nie udźwignął. Zawodził i w ataku, i w zagrywce, i w przyjęciu. Także no, zdecydowanie dla mnie kandydat murowany. No ja się zgodzę. Oczywiście zawsze przy takich podsumowaniach najbardziej pamięta się to, co pod koniec sezonu i myślę, że przez długi czas, gdy miał tak typować, to bym na pierwszym miejscu jednak Tomasa Russo postawił, no ale koniec końców tak, zgadzam się, Wojtek Włodarczyk. Dużą cegiełkę swoją grą na przyjęciu właśnie dołożył jednak do tego, że Oniko spadło, no bo tak jak chwaliłem go za ten mecz w Radomiu, to pamiętamy, że on tam grał jednak jako taki troszkę fałszywy, ale atakujący, a gdy grał na swojej nominalnej pozycji, no to faktycznie wyglądało to bardzo słabo. Wyglądało to bardzo słabo, choćby w tym meczu z Lubinem, tym, który moim zdaniem no, chyba najbardziej właśnie tego meczu mogą żałować z tej całej końcówki siatkarze Oniko. No i tak, tu się z tą zgodzę, natomiast za plecami Tomas Russo, no jednak większość sezonu po prostu no, totalnie nie spełnił tej roli, jaka była dla niego zakładana, no bo nie ukrywajmy, to nie Robert Andringa miał być drugą opcją na skrzydle. A że tak w końcówce się stało i że to zaczęło działać, no to trudno tutaj jakby przypisywać za to zasługi akurat Belgowi. Mnie zawiódł osobiście Tibor Rosart i to jest kolejny przykład ten, o którym mówiłem, że to nie jest tak, że on zagrał jakiś bardzo zły sezon. Natomiast on nie zagrał tak dobrego sezonu, na jaki ja się spodziewałem. Ja zakładałem, że to będzie zdecydowany lider RS-owi w tym sezonie, a chyba się ze mną zgodzisz, że właśnie na przestrzeni całych rozgrywek to nie można tak go nazwać i mam wrażenie, że jeśli chodzi o sam atak, to bardziej tu Olek Śliwka pełnił tę rolę. Milad Ebadipur, powiem szczerze, też po prostu, to też nie jest tak, że to był zły jego sezon, natomiast też liczyłem na więcej. To jest dokładnie identyczna sytuacja jak z Tibor Osardem. Myślałem, że to Ebadipur będzie tym numerem jeden, jeśli chodzi o przyjmujących skry, a tutaj znowu się chyba zgodzimy, że był nim jednak Bartek Bednosz. I czy ja wiem, tak na szybko nie przychodzi mi nic na myśl. Trochę Maciek Pawliński jeszcze, bo myślałem znowu, że on będzie właśnie tym takim najjaśniejszym punktem tych Kielc, a tu jednak no to Kuba Wachnik zdecydowanie tam od momentu, zwłaszcza jak wrócił na przyjęcie, to on ciągnął tę grę, a Maciek Pawliński, który dał się do tej pory poznać jako taki bardzo rzetelny po prostu przyjmujący, solidny ligowiec, no to wydawało się, że w takiej drużynie walczącej o utrzymanie to może być taki skarb trochę wręcz zawodnik na tym poziomie, a tu jednak to no niestety, ale no nie był to dobry sezon Maćka Pawlińskiego i w tym całym otoczeniu kieleckim jakoś popadł troszkę w ten marazm go otaczający, takie mam wrażenie. No i oddaję Ci głos, bo mógłbym pewnie tu jeszcze troszkę myśleć, ale w tym momencie nic mi nie przychodzi do głowy, więc na siłę nie będę też wymyślał. Znaczy tu też dużo zależy od przyjętych kryteriów. Na pewno zgodzę się z tym, że więcej spodziewano się i po Tibor Sardzie, i po Miladzie Badipurze. Natomiast
też ja liczyłem na więcej, jeśli chodzi o Jeffa Menzela w Szczecinie. To był taki zawodnik, który wydawał się być mocny fizycznie, jeśli chodzi właśnie o warunki fizyczne, wyskok, siła, właśnie motoryka. No i sądziłem, że więcej z niego da się wycisnąć. Natomiast jak już niejednego siatkarza PlusDigat weryfikowała, tak i było w jego przypadku. No i ostatecznie wyszło na to, że większość sezonu Szczecinianie musieli radzić sobie na przyjęciu paru polskich weteranów, właśnie w postaci Marcina Wilki i Michała Ruciaka. No a Jeff Menzel, pomimo tego, że tych szans trochę dostawał, to jednak trudno powiedzieć, żeby w jakimś spotkaniu wyraźnie pociągnął grę Szczecina. Także jak dla mnie, no spodziewałem się po prostu więcej po Amerykaninie. No tak, bo i rozumiem, że nie masz na razie więcej kandydatur, a też już długo rozmawialiśmy, więc myślę, że nie ma co tutaj przedłużać specjalnie. No, jesteśmy bardzo ciekaw też waszych typów, typów naszych szanownych, szacownych słuchaczy. Także pod hashtagiem 600, czy też w komentarzach do naszych tweetów, czy też naszych, do naszego postu na Facebooku możecie swoje gdzieś typy tutaj, możecie się dzielić z nami naszymi typami. Sami jesteśmy bardzo ich ciekawi. Zawsze takie podsumowanie akurat bardzo lubię i bardzo lubię dyskutować na ten temat. Bardzo lubię też poznawać inne opinie. Zwłaszcza, że no, są osoby, wiele osób jest pochodzących gdzieś tam z miast, czy z okolic miast, w których właśnie dane kluby są, które siłą rzeczy mają trochę lepszy pogląd. Może któregoś zawodnika będą chciały bronić nieco, a może wręcz przeciwnie, któryś zawodnik nie spisywał się w ich oczach tak dobrze jak w naszych, więc jesteśmy tego bardzo ciekawi i zachęcamy, żebyście się z nami dzielili też swoimi opiniami. No i co, Filipie, chyba na tym po prostu zakończymy, tak? No tak, trochę nam się udało streścić to, co działo się w fazie zasadniczej, podobnie jak streszczone zostały, że tak powiem, playoffy względem fazy zasadniczej. No bardzo szybko przeskoczymy przez te decydujące momenty sezonu, bo właściwie niespełna 3 tygodnie to potrwa. No i jak była długa faza zasadnicza, tak w pigułce też, jak i te playoffy, udało nam się może streścić tą fazę zasadniczą właśnie w nazwiskach, w spreszarowaniach, w objawieniach, w mocnych punktach tej fazy. No i na tym pewnie zakończymy odcinek numer 29 podcastu 600. Za uwagę dziękuję, Filip Korfanty i Michał Kwiatkowy-Bedowski.